fotowoltaika z Teurona. Z gwarancją jakości. I może być ubezpieczona. Komfort i oszczędność dla Twojego domu. Niższe rachunki za prąd. Bezpieczny montaż i wsparcie serwisanta przez cały rok. Obniż rachunki za prąd. Wybierz fotowoltaikę z Teurona. Teuron.pl/fotowoltaika. Stadion zimowy w ArcelorMittal Park to najnowocześniejsze lodowisko w Polsce. Sosnowiecki obiekt posiada trybunę o pojemności 2,5 tysiąca widzów, sektor kibiców gości, czterościenny telewizor LED, 11 szatni, strefę mediów, pokład VIP czy studio TV. Stadion zimowy spełnia wymagania Światowej Organizacji Hokeja na Lodzie. Dzięki temu już w najbliższych miesiącach w Sosnowcu odbędzie się turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie oraz Cortina d'Ampezzo i Mistrzostwa Świata Juniorów. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zps-sosnowiec.pl. Dzień dobry Państwu, witamy pięknie. Kolejne wydanie magazynu hokejowego. Oczywiście Tauron Hockey Liga się nie zatrzymuje, choć już jesteśmy u progu piątej ostatniej serii spotkań przed fazą play-off, a zatem te największe emocje nadchodzą, ale emocje są już również za nami. W związku z tym zaprosiliśmy dzisiaj do studia Maurycego Sklorza, TVP Katowice. Witam Cię pięknie. Będziemy dziś rozmawiać o tych emocjach, które miały miejsce w Cardiff, bo wiemy, że była drużyna, która była reprezentantem polskiego hokeja, GKS Katowice, pojechał walczyć po raz drugi w historii o to trofeum. Tym razem skończyło się czwartą lokatą, ale mając na uwadze wyniki, jakie osiągali katowiczanie, czyli pokonanie Duńczyków, nieznaczna porażka z gospodarzami i troszkę wyższa z Kazachami, no to wydaje się, że jednak troszkę to czwarte miejsce zaciemnia cały obraz tego turnieju. I tak i nie. No, gra GKS-u Katowice na pewno mogła się podobać, aczkolwiek myślę, że można było wyciągnąć zdecydowanie więcej. Na pewno nie złoty medal, na pewno nie zwycięstwo w Pucharze Kontynentalnym, bo Nomad Astana pokazał, w jakim kierunku hokej powinien iść. Przyjechali bardzo młodym składem i tak naprawdę roznieśli wszystkich w pył. Gdyby zagrali skoncentrowani w 100% przez wszystkie tercje, to te wyniki byłyby zdecydowanie wyższe. Ale wracając do GKS-u Katowice, ten pierwszy mecz na pewno był istotny z takiego punktu psychologicznego wejścia w ten turniej. Udało się wygrać. Szkoda, że po rzutach karnych, bo to ten punkt potem zdecydował o tym, kto na której pozycji się uplasował. Potem ten drugi mecz z gospodarzami, z Cardiff Devils. Tutaj myślę, że fizyczność tego zespołu zaskoczyła trochę Katowiczan, zaskoczyła mistrzów Polski, bo szczególnie ci kanadziorzy, którzy tam taką dużą kolonię stworzyli w Cardiff, no pokazali trochę inną odmianę hokeja, taką odmianę hokeja, której my tutaj w Polsce może nie zawsze oglądamy, czyli no, gigantyczna intensywność na lodzie, bardzo dużo starć fizycznych, starć pod bandą, ataków na zawodników, wiadomo, wszystko w ramach przepisów. Ale widać było po zawodnikach, że oni tak trochę było tak, co tu się dzieje? Mogło ich to zaboleć. No i Astana, tak jak już powiedzieliśmy, ten trzeci mecz. Mecz ważny, bo gdyby udało się tam coś ugrać, to też i wynik byłby zdecydowanie lepszy niż to czwarte miejsce. Ale myślę, że mistrzowie Polski w starciu z kazachską drużyną no, nie mieli niestety szans. Chociaż ja zwróciłbym uwagę na jednego gracza w tym meczu, gracza GKS-u Katowice, a mianowicie Michała Kielera, który dostał szansę bronienia i mam wrażenie, że zagrał naprawdę dobrze na tle silnego rywala. Właśnie, wydawałoby się, że Duńczycy, Walijczycy czy Brytyjczycy oraz Kazachowie, no to są zespoły jednak, które już w hokeju coś znaczą, więc tutaj absolutnie nie można deprecjonować choćby tej czwartej pozycji i awansu do samego finału Pucharu Kontynentalnego, bo to już jest jakiś tam wynik. Przypomina mi się takie powiedzenie, takie słowa Grzegorza Pasiuta po meczu z Walijczykami i po Kazachach, który powiedział, że po prostu przed Kazachami brakło im już sił, że dali z siebie wszystko z zespołem z Cardiff, ale cieszyli się znowu
znowu katowiczanie z tego, że drużyna, która była gospodarzem, drużyna, która miała bardzo duży apetyt na to, żeby wygrać cały turniej, do końca drżała o korzystny wynik, bo tak to wyglądało, że katowiczanie w pewnym momencie naprawdę przejęli inicjatywę i kto widział te mecze, a można było je oglądać na polskim terenie, no to wyraźnie było widać, że była taka szansa, żeby jednak wyrwać nawet tam korzystny rezultat. Tak, tak, tak. Tam GKS Katowice nie wszedł najlepiej w to spotkanie. Ta pierwsza tercja, myślę, że była zdominowana przez zawodników z Cardiff, ale potem musiały paść jakieś mocne słowa w szatni. Może katowiczanie przestawili się na ten styl gry taki brytyjski, taki fizyczny, bo faktycznie, tak jak mówisz, i druga tercja, i trzecia tercja były naprawdę niezłe w wykonaniu GKS-u Katowice. Ja nie lubię mówić o tym, że zabrakło szczęścia, ale może faktycznie gdzieś trochę mógł ten krążek tam kilkukrotnie, przecież Bartek Fraszko miał tam chyba dwie czy trzy takie naprawdę dogodne sytuacje. Kilkukrotnie ten krążek gdzieś o centymetry mijał bramkę Devilsów, więc może trochę szczęścia, ale no ostatecznie no liczy się to, co w siatce, a więcej bramek zdobyli zawodnicy Cardiff Devils. To jeszcze o jednym elemencie należy tutaj powiedzieć i coś, na co zwrócili uwagę sami Walijczycy. Było w mediach społecznościowych takie hasło, że GKS Katowice zajął czwartą lokatę sportowo, natomiast na trybunach bezapelacyjnie wygrali kibice z GKS-u Katowice. Rzeczywiście tak to odbieraliście tam na miejscu? Myślę, że tak. Myślę, że kibice GKS-u Katowice zrobili bardzo fajną wizytówkę polskiemu hokejowi, temu jak u nas się kibicuje, jak u nas się przeżywa te spotkania, bo doping niezależnie od tego, na którym etapie spotkania był GKS Katowice, czy przegrywał, czy wygrywał, faktycznie się niósł. A to, co chyba najpiękniejsze, to, że kibiców z Astany nie było z przyczyn, myślę, takich oczywistych dla każdego, ale byli kibice z Herning, byli gospodarze. Wszyscy razem się dobrze bawili. Tam nie dochodziło do żadnych ekscesów na tych trybunach. Tam nie było nikogo, kto gdzieś ograniczał tych kibiców. Oni się mieszali, oni razem rozmawiali. A tak samo chyba było w półfinale w Cortina d'Ampezzo. Tak, tak. I w ogóle wydaje mi się, że tak jest po prostu w hokeju. Że na tych dużych międzynarodowych imprezach ci kibice jadą tam świętować, dobrze się bawić, wspierać swoją drużynę. I to było widać. Przeglądając X-a, czy wcześniej Twittera, można było też zobaczyć, jak walijscy fani tam ciepło się wypowiadają na temat tej atmosfery na trybunach, więc myślę, że był to bardzo fajny wyjazd. Myślę, że pomimo czwartego miejsca GKS-u Katowice, ci, którzy się tam udali lub ci, którzy oglądali ten turniej, mogą być zadowoleni, a samo Cardiff jest pięknym miejscem. Nie wiem, czy na waszej antenie można polecić, ale każdy, kto ma okazję, niech się wybierze do Cardiff, bo naprawdę warto. Może jeszcze będzie szansa, by znów tam w hokeju się zaprezentować. Na naszych lodowiskach też coraz częściej goszczą kibice przyjezdni. Tak było m.in. w Jastrzębiu. JKH GKS Jastrzębie wykorzystał moment na to, by odrobić zaległości z Replastunią Oświęcim. Co nie miara trafień mieliśmy w tym spotkaniu. Przyjechali kibice z Oświęcimia z apetytami na to, że utrą nosa zespołowi Roberta Kalabera i po 9 minutach mieli prawo myśleć, że ta misja zakończy się powodzeniem, bo akurat zdobył gola dla Unii Oświęcim, ale później sytuacja już zmieniała się jak w kalejdoskopie. Najpierw Dominik Paś, chwilę po nim Winikainen i Jastrzębianie prowadzili 2-1, odrabiając zatem straty z nawiązką, ale jeszcze przed pierwszą syreną Dariusz Banat doprowadził do kolejnego rezultatu remisowego, a zatem było 2-2 po pierwszej tercji. Teraz to trafienie Winikainena, za chwilę będziemy mieli gola Vanata na naszych ekranach. 2-2, 4 trafienia po pierwszej tercji. To rzadkość w Jastrzębiu, bo to są raczej zespoły taktyczne, zespoły, które potrafią zachowywać się umiejętnie w defensywie. Tym razem było troszkę inaczej. Druga tercja zaczyna się znów świetnie dla Unii. Valtola daje prowadzenie temu zespołowi i scenariusz znów się powtarza. To znaczy Jastrzębianie odpowiadają dwoma kolejnymi golami. Najpierw Bagin, później Paś. I to JKH GKS wygrywa 4-3 w 33 minucie tego spotkania. Tak się zakończyła druga tercja takim stanem wynikowym. No i o losach tego starcia decydowała tercja numer 3. Tutaj jeszcze to trafienie Dominika Pasia. Druga odsłona tego meczu. Drugi gol
napastnika JKH GKS Jastrzębie. I proszę sobie wyobrazić, że w trzeciej tercji znów scenariusz bardzo podobny, bo najpierw strzela Unia, choć to był gol tylko wyrównujący. Odpowiadają Jastrzębianie trafieniem Kolusza. 45. minuta, znowu mamy na tablicy remis, tym razem 5-5, kiedy strzela Krzemień. Za chwilę to trafienie będą mieli Państwo okazję zobaczyć. To jest właśnie piąty gol Replast Unii Oświęcim. Dobrze przepchnięty zawodnik jastrzębski na prawym skrzydle. Udało się wyjść na czystą sytuację Krzemieniowi. Jest gol. 50. minuta gry. Rzut karny podyktowany dla Jastrzębian. Emil Bagin zdobywa drugiego swojego gola w tym meczu, ale apetyt miał na więcej. W 59. minucie skierował krążek do pustej bramki, dając Jastrzębianom prowadzenie 7-5 i wówczas już było jasne, że tego meczu Jastrzębski Klub Hokejowy nawet nie zremisuje. Marcin Kolusz jeszcze strzela 8 gola w 60. minucie spotkania, wykorzystując sytuację sam na sam. Kiedyś Marcin Kolusz w GKS-ie Katowice, teraz w Jastrzębskim Klubie Hokejowym. Nie będę Cię pytał o analizę wszystkich tych spotkań, bo z oczywistych względów pewnie nie obserwowałeś, natomiast no, sam wynik robi wrażenie, bo 13 goli we współczesnym hokeju to coś, co zdarza się niezwykle rzadko. Niezwykle rzadko, ale przypomina mi się też mecz z udziałem JKH GKS-u Jastrzębie, ten grudniowy z Podhalem Nowy Targ, tam też bodajże było 13 bramek, tylko że to Podhale wygrało 10-3, także drużyna Roberta Kalabera słynęła zawsze z tego, że te mecze były na styku, że te mecze były tak rozgrywane trochę jak partie szachowe, a w tym sezonie zdarzają im się takie pojedynki bokserskie, gdzie no, oba te zespoły, i Unia, i Jastrzębie przecież pokazały w tym spotkaniu no to przede wszystkim tą umiejętność gry w ofensywie. Ciekaw jestem, nie miałem okazji, ale ciekaw jestem, co trener Robert Kalaber powiedział zawodnikom po tym meczu. Czy był zadowolony z tego, że udało się zdobyć aż 8 bramek? Czy może zwracał bardziej uwagę na to, co wpuścili Jastrzębianie do swojej siatki? Znając Roberta Kalabera, to raczej ten drugi aspekt był niezwykle istotny. Kalle Waltola, wyróżniony przez naszą redakcję. 3 gole Bagina w tym meczu, ale to Waltola zasługuje na wyróżnienie, choć tutaj wespół z bramkarzem jastrzębskim, bo ta pierwsza sytuacja wybroniona świetnie przez Lackowicia, a później już z ostrego kąta ten krążek został przepuszczony. Miał do siebie pretensje jastrzębski bramkarz, no ale chyba jego należy akurat rozgrzeszyć. To raczej defensywa nie pracowała na tyle intensywnie i tyle skutecznie, żeby zapobiec utracie tego gola. Na szczęście dla Jastrzębian bez większych konsekwencji, choć wówczas wynik był mało korzystny. GKS Tychy, Komarch Krakowia. Nie czekając, przenosimy się już do 32. serii spotkań. Tyszanie podejmowali pasy i byli zdecydowanym faworytem tego starcia, ale okazuje się, że rola faworyta często ciąży. Radosław Sawicki, 28. minuta gry, jest 0-1, minuta mija i już mamy remis. Kiedy w 31. Filip Komorski zdobył gola numer 2 dla Tyszan, no to wydawało się, że są już na właściwych torach, żeby wygrać to spotkanie za 3 punkty, ale odpowiada Junan. W 37. minucie też doskonale przecież znany hokeista w Tychach. Tym razem daje się we znaki temu zespołowi. 45. minuta gry. Jakub Bukowski na 3-2 dla GKS-u Tychy. Wraca do formy ten napastnik i to może cieszyć w perspektywie meczów reprezentacyjnych, bo może znów zostanie dostrzeżony przez Roberta Kalabera. Bukowski strzelił gola na 3-2, ale nie wytrzymali Tyszanie do końca. 11 sekund przed syreną. Znów Junan popisuje się świetnym strzałem, jeżeli chodzi o znalezienie się pod bramką, bo w tym zamieszaniu nie było to proste, a proszę spojrzeć, co trzeba było zrobić. Po prostu doskonale przymierzyć i Junan właśnie to uczynił. Doprowadziła Krakowia do remisu w rzutach karnych. Znów Bukowski pokazuje się z dobrej strony i wykorzystuje decydującego karnego. Tyszanie wygrywają po rzutach karnych 4-3, no to tutaj w tym przypadku małe zaskoczenie. Jak obiekt w Cardiff, gdybyś powiedział, bo patrzymy teraz na lodowisko, które jest chyba najlepsze na ten moment w Polsce pod względem tych nowoczesnych band oświetlenia, chociaż oczywiście w Sosnowcu też lodowisko jest bardzo nowoczesne. Natomiast jak wyglądał ten obiekt w Cardiff? Obiekt w Cardiff był bardzo fajny. Myślę, że można go trochę porównać do tyskiego obiektu. Większy, bo na 3,5 tysiąca kibiców, ale
to, co zwróciło moją uwagę najbardziej, to sklep kibica. Obiekt nieduży, z dwoma wejściami tak naprawdę, jednym czynnym na tym turnieju. Sklep kibica na poziomie zero, zaraz przy wejściu. Sklep kibica na poziomie plus jeden, tam gdzie były też strefy gastronomiczne. I to było super, plus te wszystkie dodatkowe atrakcje, które działy się gdzieś tam w trakcie tego spotkania. Można było kupić taki bilet na loterię 50 na 50, czyli 50% kwoty zostawała w klubie, wspierała drużynę gospodarzy, 50% kwoty mogło trafić do osoby, która taki los kupiła i została wylosowana. I to jest, myślę, taki kierunek, w którym nasze kluby też powinny iść, takiej aktywizacji kibica. Mecz meczem. To zawsze powinno być najważniejsze. Ale to wszystko, co dzieje się dookoła, to też przyciąga kibiców. W Cardiff było widać ludzi, którzy niekoniecznie byli kibicami hokeja, tylko trafili tam, bo coś się działo. No właśnie, czy Cardiff żyje hokejem? Bo to jest też ważne pytanie. Walia nam się raczej z hokejem tak średnio kojarzy. Natomiast czy oni żyją tą dyscypliną? Cardiff żyje na pewno sportem. I to tam było widać na każdym rogu, bo numerem jeden jest na pewno rugby. W piłka nożna też Cardiff grało z Leeds w ten weekend, w sobotę. Komplet kibiców. Ale w hali w trakcie tego Pucharu Kontynentalnego też było naprawdę wielu tych kibiców. Szczególnie oczywiście na meczach gospodarzy zdecydowanie więcej, ale ci kibice też przychodzili oglądać starcia GKS-u Katowice z Herning Blue Fox, czy Duńczyków z Kazachami. Także wydaje mi się, że tam jest taka chyba kultura chodzenia na sport. Że ci ludzie wiedzą, że mają wolny weekend, wolne popołudnie, że coś się w mieście dzieje i po prostu tam idą. Byli kibice ubrani od stóp do głów w barwy klubowe, którzy żyli, którzy dopingowali. Był taki sektor, ale byli też ludzie, można było to zauważyć, starsza pani ze starszym panem sobie przyszli, bo w niedzielę był rozgrywany mecz tam o godzinie 15 czy 16. Zjedli obiad. Co mamy robić? Możemy siedzieć w domu albo przejść się i zobaczyć, jak ktoś rywalizuje na tafli lodowej. Randka na hokejowych trybunach, coś, co można wdrożyć w życie. Jakub Bukowski, to jest wyróżnienie po meczu GKS-u Tychy Komarch Krakowia. Akcja z Mateuszem Gościńskim. Dograny krążek na nos. Wystarczyło skierować go do bramki. Przypomnę, GKS Tychy wygrał po rzutach karnych z Komarch Krakowią. Nasze trybuny z pewnością też się będą wypełniać już w najbliższym czasie. Najpierw turniej prekwalifikacji olimpijskiej w Sosnowcu. To już w lutym, no a później faza play-off Tauron Hockey Ligi. Pewnie spora grupa polskich kibiców pojedzie do Ostrawy w maju dopingować polski zespół. Trzeci mecz, jeżeli chodzi o nasz magazyn, który Państwu prezentujemy, to jest Zagłębie Sosnowiec Energa Toruń. Tutaj znowu trafień nie było tak wiele, ale wszystkie dla gospodarzy. Patryk Krężołek otworzył wynik tego starcia w 18 minucie gry. Roman Szturc w 29 podwyższył prowadzenie sosnowiczan. Też dobre odegranie i dobrze ustawiony zawodnik Zagłębia Sosnowiec. I jak Krężołek zaczął, tak Krężołek strzelanie w tym meczu skończył. 33 minuta tego spotkania. 3-0 Zagłębie Sosnowiec pokonuje drużynę klubu hokejowego Energa z Torunia. Pewne zwycięstwo sosnowiczan, coś, na co długo czekali. Wrócimy jeszcze do tego meczu, pokazując Państwu gola Patryka Krężołka, bo to jest wyróżnienie, na które zwracamy uwagę. Wyróżnienie oczywiście naszego reprezentanta. Patryk Krężołek, spójrzmy raz jeszcze, 33 minuta gry, gol, akcja meczu. Wyróżniliśmy kibiców GKS-u Katowice, a właściwie nie my, ale gospodarze turnieju finałowego Puchar Kontynentalny. Ale to chyba pokazuje też potencjał w ogóle hokejowych kibiców, którzy mogą pójść, nie patrząc na to, czy są z Tychów, czy z Oświęcimia, czy z Katowic, ale to jest taka namiastka tego, co może się dziać w Ostrawie, bo najchętniej oczywiście bywa się na meczach wyjazdowych, gdzie można stworzyć tą atmosferę i wtedy wszyscy świetnie się dogadują, tak jak powiedziałeś. Tak, myślę, że to, co będzie się działo w Ostrawie, fakt, że Ostrawa jest tak blisko granicy z Polską, spowoduje, że tam będziemy mogli
tak myślę, będziemy mogli powiedzieć, że gramy u siebie, bo patrząc na to, jak kibice bawią się w Tychach, jak w Oświęcimiu kibice dopingują swoją drużynę, jaka jest atmosfera w Katowicach, to kibice hokeja naprawdę potrafią wspierać swoją drużynę. Myślę, że czekaliśmy na sukces reprezentacji bardzo długo. Gramy po latach w elicie, gramy tak blisko. Nie znam statystyk, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów na mecze Polaków, ale myślę, że mogę się założyć, że przynajmniej połowa hali w Ostrawie to będą kibice polscy i nikomu, żadnemu zespołowi, nawet tym stopu, nie będzie się dobrze grało w takim kotle, bo Polacy będą, myślę, dopingować od pierwszej do ostatniej minuty, wierząc w to, że możemy wygrać jakieś spotkanie w elicie, może nawet kilka, sprawić jakąś niespodziankę, a na pewno wierząc w to, że możemy zostać w tej elicie na kolejny sezon. Zdecydowanie w to wierzymy głęboko wszyscy. Najnowsze komunikaty są takie, że brakuje biletów tylko na jedno spotkanie w Ostrawie z udziałem reprezentacji Polski. To jest mecz Polska-Słowacja. Na to starcie już wejściówek nie ma. Być może pojawią się gdzieś pod lodowiskiem w dniu meczu, no bo tak czasami też bywa. Natomiast uruchomiona została, to już dla Państwa informacja, teraz sprzedaż na spotkania indywidualne, bo kiedyś były pakiety na całodniowe starcia, czyli na dwa mecze. Teraz już sprzedaż została uruchomiona na pojedyncze spotkania. Na mecze Polaków jeszcze są, chociaż rzeczywiście rozchodzą się jak ciepłe bułeczki i tych wejściówek już jest nieznaczna ilość. Czwarty mecz w naszym magazynie PZU Podhale Nowy Targ, Marmaciarko STS Sanok. Czyli dwa ośrodki, które też potencjał kibicowski mają spory i które tą dyscypliną żyją bardzo, bardzo mocno, bo i w Nowym Targu mają wielkie tradycje hokejowe i w Sanoku też drużyna, która przyciąga tłumy na trybuny, choć w tym sezonie spisują się średnio. Nowotarżanie w tym meczu jednak pokazali się jako zespół zdecydowanie lepszy. Aleksander Szczechura, 17 minuta gry, później Kapica w 30 minucie, Kisz w 32 minucie tego spotkania i jest 3-0 dla Podhala Nowy Targ. Równo z 34 minutą gry Sanoczanie strzelają gola swojego pierwszego, ale okazuje się, że tylko honorowego, bo w 57 minucie gry wynik ustalił Damian Kapica. Jeden z liderów Podhala Nowy Targ. Szarotki wygrywają w przekonujący sposób 4-1. Nie przedłużając, wróćmy do jednego z tych trafień. Damian Kapica, 30 minuta gry. To była akcja tego meczu naszym zdaniem. Tu warto zwrócić uwagę na to podanie, bo też idealnie zawodnik wyczekał, kiedy będzie ta przerwa między obrońcami i ten krążek do najeżdżającego Damiana Kapicy, który to tak naprawdę tak musiał tylko dołożyć ten kij. To może prosto wygląda, ale takie proste nie jest. Patryk Wronka zaczarował defensywę. Tak wygląda komplet rezultatów. Aż 13 trafień w Jastrzębiu, 6 w meczu GKS-u Tychy z Krakowią, później rzuty karne, 5 w Nowym Targu i 3 w Sosnowcu. 33. kolejka spotkań nie przyniosła nam tylko 3 starcia. Katowiczanie rozgrywali mecz awansem wcześniej. Wówczas mierzyli się z Nemadem Astana, kiedy w tle toczyły się boje ligowe. Komarch Krakowia, Replast Unia Oświęcim, czyli jak zawsze mówimy derby Małopolski. Znowu kibice mieli co podziwiać, bo grat goli mieliśmy w Krakowie. Pasy podjęły rękawice i tak mocno przeciwstawiły się faworyzowanej Unii. W drugiej minucie to Oświęcimianie objęli prowadzenie za sprawą Krzemienia. Później mieli jednak spore kłopoty, nawet żeby wyjść z własnej połowy, w efekcie czego po 20 minutach przegrywali 1-2, bo najpierw Brynkus, a później Martin Latal strzelają gole dla Krakowi. No ale w połowie meczu zrobił nam się remis i to nie 2-2, co było chwilę wcześniej, a 3-3. Te gole trafiały bardzo szybko do protokołu. Gospodarze odpowiadali, był cios za cios. Między 23 a 33 minutą tego spotkania wpadło aż 6 goli. Proszę sobie to wyobrazić, jakie intensywne emocje przeżywali kibice na trybunach. Wynik brzmiał wówczas po 32 minutach 4-3 dla drużyny Komarch Krakowi. Po 50 minutach mieliśmy 5-5. Troszkę uprzedzam fakty, bo wiadomo, że powtórki telewizyjne nie nadążają czasami za słowami i w tym przypadku oglądamy dopiero to trafienie Daniela Olsona Trzkuli na
3 do 3, ale jak powiedziałem, po 50 minutach 5 do 5, 60 minut w tym meczu też nie wystarczyło na to, by rozstrzygnąć losy tej rywalizacji. Unia Oświęcim po tym, jak przegrała w Jastrzębiu, jak określił nasz gość, po wymianie ciosów, traci także punkty pod Wawelem. 4 do 4 to gol Kari Leinena, 41 minuta gry, później Denyskin w 42 minucie daje Unii prowadzenie, ale Krakowia z tego była w stanie się podnieść. Dobry okres Juna na 2 gole w poprzednim spotkaniu, teraz także na liście strzelców, 49 minuta gry, jak powiedziałem, 5 do 5 po 60 minutach i wydawało się, że również po dogrywce, ale Erik Achopelto 14 sekund przed końcem dogrywki wykorzystuje błąd ustawienia Krakowi, błąd chyba ustawienia bramkarza i znowu seria ciosów. Unia wychodzi na drużynę, która lubi sporo strzelać i sporo tracić. Mam też takie wrażenie, patrząc na te skróty, tak przyglądając się tym bramkom, że nie było to spotkanie bramkarzy. To na pewno, bo nie tylko ten ostatni gol w dogrywce, ale tam bramka na 4 do 3 dla Krakowi. Też wydaje mi się, że Lundin tam mógł lepiej się zachować przy tej bramce. Cóż, takie mecze się świetnie ogląda, będąc na trybunach. No, o to chodzi w hokeju. Myślę, że może ktoś przychodzi na spotkania, żeby oglądać fantastyczne parady bramkarzy lub blokowanie strzałów ciałem, ale myślę, że zdecydowana większość kibiców jednak woli oglądać te bramki. Wiadomo, że każdy komuś kibicuje i cieszy się, jak to ta jego drużyna zdobywa więcej goli, ale no spotkanie, w którym pada tak dużo strzałów, w którym tyle razy jest wyjmowany ten krążek z siatki, w którym jest roller coaster, bo raz jedni, raz drudzy wychodzą na prowadzenie, no dostarcza emocji fanom i powoduje, że myślę, że ktoś, kto nawet niespecjalnie interesuje się hokejem, a trafi na taki mecz, to zostanie z nami na dłużej. Ale nic tego nie zapowiadało, bo między 2 a 23 minutą nic nie wpadło w Krakowie, a później się rozstrzelali, a zaczął to strzelanie Sebastian Brynkus. Proszę spojrzeć na to trafienie, to było na 1 do 1 w 23 minucie gry. W taki oto sposób. Nie spodziewał się chyba ani defensor, ani bramkarz, że ten gol wpadnie. No i akcja z pluszakami również pod Wawelem miała miejsce. Sporo tych pluszaków udało się uzbierać. W Cardiff pluszaki nie frunęły, a były takie gole? Było co podziwiać? Było co podziwiać. Bramki naprawdę wpadały przepiękne. Wpadały bramki po błędach bramkarzy, ale też po pięknych indywidualnych akcjach. Myślę, że no, bramka Brynkusa naprawdę wyśmienita, bo zdjął pajęczynę. No, zdjął pajęczynę. Idealnie trafił. Tam szanse, że trafi dokładnie w ten punkt, są niewielkie, a on to zrobił. Także no, w hokeju każdy gol ma swoją historię. I myślę, że każdy gol może się podobać, nawet taki zdobyty gdzieś tam w zamieszaniu czy przypadkowy. Dramaturgia była w Cardiff podczas każdego spotkania niemalże, podczas ostatniego również, bo tam ważyły się losy, czy GKS Katowice na trzecim, czy na czwartym miejscu i Cardiff przegrali z Herning Blue Fox w samej końcówce, tak na dobrą sprawę, bo tam też się działo wiele. I emocji podobnych mogliśmy oczekiwać w meczu JKH GKS Jastrzębie z GKS-em Tychy. Wiadomo, że zawsze starcie tych dwóch drużyn niesie za sobą dodatkowe wątki i Jastrzębianie mają Tyszanom coś do udowodnienia. Tyszanie Jastrzębianom również, gospodarze za wszelką cenę chcieli zrewanżować się, między innymi za przegrany finał Pucharu Polski. Przecież byli tego bardzo bliscy, bo w 25 minucie gry Dominik Jarosz dał Jastrzębianom prowadzenie 12 sekund przed końcem spotkania. Wiktor Turkin strzela gola dającego Tyszanom remis. Karnych potrzebnych było aż 8 serii. Chytry strzał Turkina również był kluczowy. Tyszanie za sprawą Jeziorskiego i Mroczkowskiego, a później Jastrzębianie Bagina i Rzackiego wykorzystali swoje rzuty karne. Tyszanie byli już na krawędzi, można powiedzieć. W piątej serii dopiero doprowadzili do remisu, a w trzeciej dodatkowej, tak jak powiedziałem, Turkin przesądził sprawę. Tu jest to odrobienie strat. Mroczkowski strzela gola, który jeszcze utrzymał Tyszan w tych karnych i wreszcie Wiktor Turkin pokonuje bramkarza JKH. Na to Jastrzębianie odpowiedzieć już nie zdołali. Sporo osób narzekało na Turkina. Okazuje się, że to zaczyna być kluczowy gracz w talii
GKS-u. Tych i Turkin też wyróżniony przez ten strzał sprzed 12 sekund przed syreną. To jest coś, co zawsze budzi wielkie emocje u kibiców, bo aż za nie mówiliśmy, czekając na to, kiedy ten gol się pojawi, ale wiadomo, że sama końcówka, wycofanie bramkarza, dużo większa szansa dla drużyny broniącej, że pośle krążek do pustej bramki. Tak, przynajmniej to częściej się zdarza. No, kotłowanina pod bramką, bardzo ładnie znalazł się tutaj Turkin, pokonał Maćka Miarkę. No, takie bramki... To też jest taki, myślę, że element... Sól hokeja. Tak, w niewielu sportach, mając tak mało czasu, można odwrócić losy spotkania, a w hokeju nawet 2 czy 3 sekundy mogą okazać się wystarczającym czasem na to, żeby coś zrobić. Tutaj mieliśmy 12 sekund. No, myślę, że Jastrzębianie już mogli w głowach pomyśleć, tak udało się. Zapisujemy 3 punkty na nasze konto, a tutaj taka niemiła niespodzianka dla nich. Wycofanie bramkarza jest w hokeju od wielu, wielu lat znane. W piłce ręcznej nieco później wprowadzili ten element i też grając w osłabieniu potrafią zostawić pustą bramkę, no ale trochę to inaczej wygląda. Może w piłce też kiedyś tak będzie, że też będą wycofywać bramkarza, żeby grać w 12. Chciałbym to zobaczyć, bo jest to na pewno dodatkowy, ciekawy taki element. Przynajmniej w hokeju to zawsze wzbudza dużo, dużo emocji. Szanowni Państwo, my zapraszamy na ostatni mecz 33. kolejki. Energa Toruń Podhale Nowy Targ. Dwie ekipy, które w ostatnim czasie mają spore wahania formy. I ten mecz wyglądał w taki sam sposób. To była taka sinusoida, w której przeplatały się kilkuminutowe dobre okresy gry jednych i drugich. Ze skutecznością były jednak problemy i kibice oglądali przede wszystkim popis niewykorzystanych szans, ale gole padały. 13. minuta Patryk Wronka dla Podhala, ale od tego momentu strzelała już tylko drużyna toruńska. 2 trafienia gospodarzy w 19.37 minucie, najpierw Syty, później Kalinowski i już pod koniec meczu w 50. minucie gry Johansson w przewadze na 3-1 i na 4-1 Syty do pustej bramki. Nawet dwubramkowa strata sprawia, że trenerzy wycofują bramkarza. Górale takich strat odrobić nie zdołali. Przegrali. Wyróżnienie dla Johanssona. Nasza redakcja wyróżniła właśnie ten strzał zawodnika Energii. Przymierzył, trafił, zasłonięty bramkarz Podhala nie zdołał zareagować. Tak wyglądały te dwie serie, które ominęły cię, kiedy byłeś dużo się w Cardiff. Z pewnością dużo się działo, ale myślę, że hokeiści GKS-u Katowice też jednak patrzyli na to, co dzieje się w polskiej lidze, no bo wprawdzie mają tę przewagę wyraźną, co za chwilę zobaczymy. Najpierw komplet wyników 33. kolejki, ale interesuje ich na pewno, na kogo można trafić w fazie playoff. Tak wygląda tabela. GKS Katowice, ta punktowa przewaga nad Repla z Dunią Oświęcim nieco zmniejszona, ale dlatego, że katowiczanie mają jedno spotkanie więcej do rozegrania. Nadal na podium GKS Tychy, a w dole Marma, Ciarko, STS Sanok już bez szans na playoff. 8 zamyka się na Zagłębiu Sosnowiec. Jeżeli chodzi o klasyfikację indywidualną, 7 wspaniałych, niezmiennie Patryk Wronka, odskakujący Łyszczarczykowi, już 5 punktów przewagi napastnika Podhala Nowy Targ. Coraz częściej trafia do siatki Patryk Wronka, a tych asyst też wcale mało nie notuje. Tutaj nawet podkreśliłeś jedno z jego podań, które otworzyło drogę do bramki partnerowi. No i tak wygląda, proszę Państwa, to, co działo się w Tauron Hockey Lidze. Teraz odpoczynek od pucharów. Nie będzie Ligi Mistrzów, na razie przynajmniej w naszym kraju. O puchar kontynentalny wciąż walka się toczyć będzie. Ktoś już urósł do roli faworyta, Twoim zdaniem, w Tauron Hockey Lidze? Przed 5 serią spotkań, możemy tak powiedzieć? Nie wiem, wydaje mi się, że nie, bo teoretycznie tabela sugeruje, że to Mistrzowie Polski są faworytem, ale w tym sezonie Mistrzowie Polski dotychczas wszystko, co mogli wygrać, przegrali, więc... A GKS Tychy wygrał Super Puchar i Puchar Polski. Właśnie, więc myślę, że na pewno Tyszanie będą silną drużyną. Myślę, że Oświęcimianie no, też będą chcieli w końcu sięgnąć po to złoto.
nie skreślałbym Jastrzębia, bo to jest drużyna no, nieprzewidywalna, tak? Co zresztą pokazały choćby te dwie ostatnie kolejki. Z Oświęcimianami poszli na wymianę ciosów, wygrali. Z GKS-em Tychy zagrali rozważniej, zagrali może mniej efektownie, przegrali. Myślę, że w hokeju bardzo ciężko będzie określić to, kto jest takim jednoznacznym faworytem. Mamy kilka drużyn na podobnym poziomie, wyrównanym, które uważam, że jeżeli zdobędą Mistrzostwo Polski, to nikt nie powinien być tym zaskoczony. I czarne konie, takie jak Krakowia czy Podhale, które też mogą namieszać, czy Energa Toruń. Zagłębie Sosnowiec też ma swoje atuty i Sanoczanie również są w stanie jeszcze jakieś punkty z pewnością urwać. Maurycy Skosz był naszym gościem w magazynie hokejowym. Bardzo Telewizja dziękuję. Katowice, dziękuję Ci bardzo. Zapraszamy Państwa oczywiście niezmiennie na to, by gościć się na polskich lodowiskach, tworzyć wspaniałą atmosferę, bo później tak rodzą się wspomnienia, jak choćby te, które miał nasz gość z Cardiff. Zachęcamy oczywiście do tego, by obserwować również mecze Tauron Hockey Ligi w kanale Polski Hokej TV i zachęcam oczywiście do wizyty w naszym magazynie za pośrednictwem odbiorników już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Fotowoltaika z Taurona z gwarancją jakości i może być ubezpieczona. Komfort i oszczędność dla Twojego domu. Niższe rachunki za prąd. Bezpieczny montaż i wsparcie serwisanta przez cały rok. Obniż rachunki za prąd. Wybierz fotowoltaikę z Taurona. Tauron.pl/fotowoltaika. Stadion zimowy w ArcelorMittal Park to najnowocześniejsze lodowisko w Polsce. Sosnowiecki obiekt posiada trybunę o pojemności 2,5 tysiąca widzów, sektor kibiców gości, 4-ościenny telewizor QLED, 11 szatni, strefę mediów, pokład VIP czy studio TV. Stadion zimowy spełnia wymagania Światowej Organizacji Hokeja na Lodzie. Dzięki temu już w najbliższych miesiącach w Sosnowcu odbędzie się turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie oraz Cortina d'Ampezzo i Mistrzostwa Świata Juniorów. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zps-sosnowiec.pl. That was just the beginning.